Siemanko wszystkim, z tej strony Michał, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1. I dzisiaj zabieramy się za ostatni challenge bezgłowego Nika. Hello Harry, try and get 10 every flavor beans from the kitten before time runs out. Watch out for those unstable blocks, good luck. W przeciwieństwie do poprzedniego challenge'u bezgłowego Nika, który polegał na przesuwaniu tych kociołków, tutaj będziemy musieli po prostu podążać za tym słodkim małym kotkiem, który będzie nam rozdawał 10 fioletowych fasolek. Wiadomo, po jednej na platformie. Co jest dosyć zaskakujące, co pewnie każdy z was zwrócił na to uwagę, jest to, że po prostu poza tymi kociołkami, to tak na dobrą sprawę wszystkie challenge bezgłowego Nika opierają się tylko i wyłącznie na jednym i tym samym, czyli po prostu na zbieraniu fioletowych fasolek. Nie zbieramy innych kolorów poza fioletowym, dosłownie. Nie wiem, czy to są specjalne fasolki do tych challenge, czy po prostu bezgłowy Nik, nie wiem, uwielbia fasolki o smaku czerwonej cebuli, bo z tego co się orientuje, nie licząc tego challenge'u w błoni Hogwartu, to fioletowe fasolki ponoć są o smaku czerwonej cebuli, co jest prawdopodobne. Well done, Harry. You collected all 10 Bertie Bott's beans. Have this famous witches and wizards card as your reward. No i otrzymujemy kolejną kartę kolekcjonerską. Teraz pytanie, kto jest na tej karcie kolekcjonerskiej? Roderick Plumpton. Folio magii na razie nie będziemy przeglądać, to raczej już zostawimy sobie pod koniec serii, żeby podsumować wszystkie karty kolekcjonerskie. No i teraz możemy za pomocą Aviforce dostać się do góry. No i poprzednim razem ogólnie udało nam się ukończyć lokację Lochy w 100%. Zdobyliśmy hasło do portretu, bo zdobyliśmy wszystkie zielone fasolki. No i oczywiście udało nam się odpętać drzwi, które były opętane przez demony, które były w postaci par oczu, które oczywiście nawiązywały kolorami do czterech domów w Hogwardzie. Czyli wiecie, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff i Gryffindor. We start here. You must run across the roof beams. I've covered some of them in slippery flubber mucus just for you, Potter. If you get to the end before me, you win! Off we go, Potty Potter! Sorry, Slytherin, bo jeszcze o Slytherinie zapomniałem. No i teraz przyszedł czas na wyścig z Irytkiem. Wyścig, który za dzieciaka sprawiał mi bardzo duży problem, dlatego że nie potrafiłem kontrolować w ogóle ani trochę Pottera. Dosłownie on mi się ślizgał na lewo i prawo. No ale na szczęście, jak widzicie, to da się w miarę ogarnąć, tylko niestety nie udało mi się tutaj wszystkich fasolek zdobyć. Wielka szkoda, ale uda mi się to nadrobić w późniejszym poziomie. Muzyka, która nam towarzyszy, to jest oczywiście temat główny Irytka, który również leciał w wersji PC-towej i jest to dosyć bardzo fajny soundtrack, mega wpadający w ucho i mogę powiedzieć więcej, że jest po prostu on, no fajny. nie wiem, co chciałem tutaj tak szczerze powiedzieć. W ogóle to jest zastanawiające, że Irytek z nami się ściga po jakichś dosłownie przepaściach. Uczniowie tutaj za bardzo chyba chodzić nie mogą, a może mogą, tylko po prostu jest to, nie wiem, teren dla ślizgonów bardziej. W końcu tutaj dużo ślizgania jest. A Slytherin, wiecie, albo ślizgoni uwielbiają się ślizgać, więc no cóż. Tak, tutaj bardzo często wypadałem w ogóle. To samo miałem za dzieciaka, bo mówię, z Harrym tutaj jest o tyle problem, że on się zbyt bardzo ślizga. Tutaj w ogóle myślałem przez chwilę, że nie wiem, nie odratuję tej sytuacji, no ale okazało się, że się udało. Raz miałem nawet taką sytuację, że jak chciałem zeskoczyć właśnie na tą platformę, po której teraz idę, to Harry z jakiegoś tam powodu sobie spadł w dół i tyle w zasadzie było z mojego grania. No, i tutaj mamy przy okazji pajęczynę, którą właśnie sobie zestrzeliliśmy i zdobyliśmy pierwsze 5 punktów dla Gryffindoru, dlatego że ostatnim razem jeszcze ślizgoni nas wyprzedzili, jeżeli chodzi o punkty, więc teraz musimy wszystko od zera nadrabiać. Tu za niedługo w sumie powinna być meta i swoją drogą Irytek też jest ogromnym oszustem, ponieważ on, jak widzicie, jest duchem.
I on sobie może właśnie po ścianach ten przechodzić. Co widzicie teraz? No, jest to moim zdaniem ogromne oszustwo, ponieważ Harry takich rzeczy nie może robić i przez to on sobie myśli, że idzie na skróty. Co jest zabawne, ten skrót powinien pomóc mu jakby przedostać się dalej, a tak naprawdę go spowolnił, tak więc Irytek, no jesteś po prostu debilem, innymi słowy. What a cheat! Not fair! Peeve wasn't ready! Here, Peeve doesn't want your silly parcel. Take it back! Potter jest cheaterem. Przypomnę, kto tutaj w ścianę wchodził. Nie żeby coś, Irytek, ale jesteś niezłym hipokrytą. Your father left this invisibility cloak in my possession before he died. It is time it was returned to you. Use it well. To activate this cloak, pick up the invisibility tokens. They will only work for a short time, so be careful. Okazuje się, że w tej paczce mamy pelerynę niewidkę. Jest to peleryna, która powoduje, że jesteśmy niewidoczni. Znaczy, technicznie w jakimś tam stopniu jesteśmy, bo są nauczyciele, którzy mogą nas od razu, wiecie, obczaić, bo widzą na przykład ruszające się prześcieradło. No ale w głównej mierze jesteśmy niewidoczni. Well now, students aren't allowed in here, are they? There are things in the forbidden corridor that are not for the eyes of mere boys like you. No, no indeed. Dumbledore has ordered that no students are to enter this corridor. And don't go trying a secret passage. Mrs. Norris and I know them all. Now be off with you before I have you expelled for wasting our time. Tak, Filch tutaj wspominał o Forbidden Corridor, czyli o zakazanym korytarzu i właśnie jest to lokacja, którą teraz robimy. On od razu nam tam mówił, żebyśmy nie chodzili tędy, ponieważ studenci i ogólnie uczniowie nie mają prawa tutaj przebywać. To był w sumie bardzo fajny soundtrack. Bardzo lubię Dim Peleryny Niewidki. Tutaj swoją drogą mamy nieczynną półkę na książki, ponieważ tędy nawet przejść nie możemy. I teraz czas na cutscenkę, gdzie spotkamy Filcha oraz profesora Snape'a. Yes, Mr. Filch, what is it? Professor Snape, you said to alert you if I heard anyone sneaking around in the forbidden corridor. Well, Mrs. Norris and I suspect that one of the students may be trying to sneak past us. I see. That's very interesting, Mr. Filch. And I have an idea who it might be. But we have ways of dealing with interlopers. You have my permission to use the harshest measures necessary. There is something very special in the Forbidden Corridor that I've had my eye on for some time. We can't let anyone interfere with my plans, can we, Mr. Filch? No, indeed, Professor Snape. Mrs. Norris and I will be extra vigilant watching out for intruders. See that you do, Mr. Filch. I have something special planned for anyone who tries to defy me. No i tutaj mieliśmy mały właśnie dialog między Filchem a Snape'em. W filmie, z tego co mniej więcej pamiętam, i w książce były pewne podejrzenia na Quirrella, że to Quirrell jest tym takim właśnie ślizgim nauczycielem. I chyba właśnie między innymi tutaj Snape i Filch na ten temat ucięli sobie pogawędkę, aczkolwiek o Quirrellu tutaj w tym wypadku nie było ani słowa. Więc nie wiem, czy to jest niedopatrzenie, czy to równie dobrze mogłem sobie zmyślić, bo mówię, no... Mniej więcej przez mgłę coś tam pamiętam. No i oczywiście nie mogło zabraknąć kotki Filcha, czyli pani Norris, która właśnie sobie chodzi tutaj po tej półce. No i teraz naszym zadaniem jest spowodowanie, by ona nas nie zauważyła, co będzie dosyć trudnym zadaniem, ponieważ ona bardzo często lubi w randomowych momentach się odwracać.
No ale w tym wypadku nie. Jak widzicie, challenge jest bardzo prosty. Musimy po prostu znajdywać klucze, żeby otwierać sobie drzwi. Szkoda, że w wersji na PS3 ten soundtrack się tak buguje, bo naprawdę soundtrack Peleryny Niewidki jest naprawdę mega fajny, mega w porządku i bardzo szanuję ten soundtrack. I mówię tutaj autentycznie serio, ponieważ to jest nutka, która naprawdę mega wpada w ucho. O, pajączki. Jak widzieliście, sobie tutaj chodziły. Myślę, że ktoś, kto ma arachnofobię, nie powinien się przestraszyć takiego pajączka małego. Pani Norris właśnie sobie tutaj na dole chodzi. Tutaj większą przeszkodą jest Filch, który jest w zasadzie u góry. No i mi niestety się nie udało. Przez chwilę myślałem, że wykorzystałem idealnie moment, żeby po prostu, wiecie, otworzyć sobie te drzwi i przejść dalej, no ale niestety nie udało mi się tego uczynić. No niestety, nawet najlepsi często popełniają błędy. Chociaż ja, skromnie mówiąc, nigdy nie uważałem się za jakiegoś najlepszego, po prostu jest takie przysłowie i dlatego to wykorzystałem. Ale jeżeli mam być szczery, to wolałem skradanie się przed Filchem w wersji PC-towej. Kiedyś, wiadomo, byłem zwolennikiem tej wersji, ale odkąd zagrałem sobie wersję PC, to wydaje mi się, że wersja PC jest lepiej rozpieszczona takimi detalami. Bo tutaj to, tak szczerze, mech trochę. Tak jak teraz na to patrzę. No i jakby udało nam się przebrnąć przez Forbidden Corridor. Tam mieliśmy jakby drzwi, do których nie mamy dostępu i teraz czas do storerooma wejść. A tutaj mamy ogromne lustro. I muzyka z początku gry, kiedy Hogwart nas zapraszał tutaj, w nasze, znaczy w ich skromne progi. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. A huge troll is on the rampage! It's cornered Hermione in the girls' toilets! She needs our help! We must try to rescue her straight away! Come on, Harry! We have to get moving! Więc okazało się, że niestety troll dostał się do dziewczęcej toalety i teraz musimy ratować Hermionę, ponieważ Ron odnosi wrażenie, że Hermionie może się coś stać, więc lecimy w takim razie zobaczyć, o co tu chodzi. To the Upper Castle. Jak widzicie, jedno z przejść przez Upper Castle prowadzi tutaj, tak więc już mamy malutki spoiler, gdzie następnym razem będziemy się widzieć. A teraz nadszedł czas na kolejną cutscenkę. You distract the troll, and I'll find Hermione. No i troll się teraz zdenerwował i będzie nas ścigał.
poziom pościgowy, gdzie po prostu jedyne na co musimy uważać, to na pochodnie, które będą nas od czasu do czasu atakować, ponieważ troll będzie nas w nimi rzucał w pewnym stopniu. Bo wiecie, nie ma tutaj co prawda animacji, że on ręką rzuca czy nogą, ale po prostu wiecie o co chodzi. Strąca je w jakiś magiczny sposób. Z wcześniejszej cutscenki z książki dowiedzieliśmy się, że to lustro w pewnym stopniu ma za zadanie pokazać, powiedzmy, taką przeszłość lub jakby pokazać nasze największe, nie wiem, marzenia, lęki, coś takiego. Kurczę, niestety z tym lustrem nie pamiętam, o co dokładnie chodziło. Tak mniej więcej przez pamięć pamiętam. Wiem, że to Wateris mi tam pisała w wersji PC-towej, o co z tym dokładnie chodziło. Wiem, że na 100% Harry zobaczył tam swoich rodziców, czyli James i Lily Potter, którzy niestety, no, już nie żyją, wiadomo dlaczego. Ten Harry to ma naprawdę przesrane. Mimo że on jest chłopcem, który przeżył i jest, nie wiem, szanowany w Hogwarcie, może nie przez wszystkich, ale przez dużą część, to jednak on to ma przesrane, powiem wam szczerze. Jeszcze tylko 4 czerwone fasolki i będziemy mieli nasz quest zaliczony, już nie będziemy musieli więcej fasolek zbierać. Mówię, dalej podtrzymuję to, że te fasolki są bezużyteczne, bo serio, przynajmniej w wersji PC-towej Fred i George chcieli wywinąć numer Snape'owi, a tutaj to w zasadzie, zbierz mi fasolki, żeby dostać hasło do portretu. Bezsens totalny. Are you alright, Hermione? Harry, I'll try to charm the troll's club so it bashes him on the head. Use your knockback jinx to keep those toilets from hitting us. No i teraz coś, co również pojawiło się w wersji PC-towej, czyli powiedzmy mini konfrontacja z tym trollem. On będzie na nas rzucał wszystkimi tam odłamkami pisuarów i innych tego typu rzeczy. I my po prostu będziemy musieli i chronić siebie i Rona, ponieważ w momencie, kiedy on takiej szajby dostaje, to lepiej po prostu dmuchać na zimne i atakować wszystko, co popadnie. Bo jak Ron zginie, no to wtedy wiadomo, jest game over. Bo teraz Ron ma najważniejszy, że tak powiem, najważniejsze zadanie, czyli po prostu za pomocą czaru Wingardium Leviosa jego jakby maczugą go zdzielić. Tak jak zresztą widzicie na załączonym obrazku. Dostał w łepę tynę i poszedł spać. No cóż. Wow! Did you see that? Thank you, boys. 25 punktów dla Gryffindoru za samo uratowanie Hermiony. Bardzo mocno wycenili postać Hermiony, skoro dostajemy aż 25 punktów. Interesujące. O, Hedwiga przyleciała z listem. Ciekawe, co tu będzie pisać. Mr. Potter, Hogwarts' second Quidditch match of the year is about to begin. Gryffindor will be competing against the redoubtable talents of the Ravenclaw team. I realize this comes on short notice, but you're the best seeker we've had for ages. We're all waiting for you at the Quidditch pitch, so come at once. Deputy Headmistress McGonagall. Getting ready for Quidditch, are you? It's going to be an exciting game. Ravenclaw is a fine team. Hagrid, what do you know about the third floor? You mean Fluffy? Fluffy? Yeah, I bought him off a Greek chap I met in the pub last year. I lent him a Dumbledore to guard the, Guard the what? Don't ask me any more. That's top secret, that is. You forget that dog and what he's guarding. That's between Professor Dumbledore and Nicholas Flamel. Who's Nicholas Flamel? Never you mind. I'm off. You better get going, Harry. The Quidditch match is about to start. No, więc jesteśmy już na Quidditchu. Tu w sumie Lee Jordan nie zmienia swojej jakby sekwencji, tylko jedyne co wymienia to inny team niż ten, z którym ostatnio walczyliśmy. I będziemy mieli teraz mecz, czyli mecz, gdzie Harry Potter versus Hufflepuff będzie. Bo Ravenclaw oczywiście w jakimś tam stopniu jest, nie wiem, podniecony tym, że Gryffindor tutaj
a raczej Harry Potter tutaj niszczy wszystkich dosłownie na Quidditchu. No i tyle w zasadzie, McGonagall czeka na nas na Quidditch Pitch, pewnie gdzieś tam na arence, tam na trybunach w sensie. No i co, i będziemy sobie teraz lecieć. Będziemy lecieć przez pierścienie po raz kolejny. W sumie fajne jest to, że powiedzmy pomiędzy jakby nowymi rozdziałami, nowymi lokacjami to pojawiają się te całe Quidditche. Aczkolwiek, no mówię, no nie jest to może jakiś ambitny dosyć content, no ale zawsze jest coś. No, i teraz tutaj jakby wszyscy buczą, bo hehehe, nie udało nam się ogarnąć tutaj jednej rzeczy i pewien ziomek tutaj chce nam uprzykrzyć życie, więc wypadałoby go po prostu wyprostować i zrobić mu małe kukumamuniu. Kukunamuniu. Kurde, powiedziałbym coś wam więcej o tych Quidditchach, ale no na razie nie jestem w stanie wam nic powiedzieć, ponieważ jak widzicie one się niczym nie różnią. To jest dosłownie cały czas to samo. A szkoda, bo naprawdę wydaje mi się, że jest tutaj spory potencjał, by coś nowego wprowadzić, no ale niestety, jak ktoś nie chce, no to tak to potem wygląda, co nie? Po Quidditchu zaczniemy jakby nowy segment gry, gdzie wrócimy, a raczej pojawimy się po raz pierwszy w lokacji, gdzie technicznie powinniśmy pojawić się na początku gry, ale już nie będę czepiał się takich szczegółów. W każdym razie pojawimy się tam. No i od razu złapaliśmy sobie znicza, tak więc Harry Potter jak zwykle górą. Nie ma tutaj kurde lepszych od Harry'ego. Wszyscy tutaj, że tak powiem, są zaorani przez Harry'ego, więc lepiej wy nie dyskutujcie z Harrym, ponieważ to będzie, no, będziecie ryzykować od razu przegraną, więc lepiej tego nie róbcie po prostu. W nadzwyczajnym świecie. I got some bad news, Harry. Norbert isn't doing too well. He's very sick. We need to make him some special dragon tonic to pep him up again. The tonic needs some very rare components, though, and there aren't any in the castle. So you and I must go to Diagon Alley to get them. No, i czas rozpocząć Diagon Alley. Lokację, którą powinniśmy zacząć na początku gry.